Witamy na stacji obsługi autobusów Wola Duchacka, największej stacji obsługi w strukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPKS-a w Krakowie. Zapraszamy na wirtualny spacer po stacji obsługi. Stacja obsługi autobusów Wola Duchacka to największa stacja obsługi. W inwentarzu dysponujemy 238 autobusami, w tym 28 autobusów elektrycznych. Jeden z tych autobusów widzicie Państwo za mną. Jest to jeden z autobusów z dostawy z 2017 roku. Ponieważ mamy dość ciężki czas, nie możemy Państwa zaprosić, a w tym roku przypada 145. rocznica powstania naszej firmy. Stąd pomysł na to, żeby powstał wirtualny spacer, żeby Państwo mogli zobaczyć pewne procesy, które dzieją się na stacji i razem z nami, jak w zwyczaju było przy tego typu wydarzeniach, mogli Państwo uczestniczyć w życiu, poznać troszeczkę tej naszej kuchni technicznej, tego, co się dzieje z autobusami, jeżeli zjeżdżają po pracy na linii do stacji obsługi. Zaprezentujemy Państwu teraz proces ładowania na stacji pantografowej. Następuje podniesienie pantografu, zapięcie do kopuły. Migające zielone paski oznaczają, że rozmawiają ze sobą, w cudzysłowie, moduły komunikacyjne. Następuje sprawdzenie rezystancji izolacji. I za moment powinny te paski zmienić kolor na niebieski. To będzie oznaczało, że proces ładowania się rozpoczął. Teraz następuje jeszcze komunikacja na pulsujących niebieskich paskach. Ciągłe światło niebieskie oznacza, że proces ładowania rozpoczął się. Moc podstacji to 250 kW. Moc maksymalna, z jaką ładowany jest autobus, zdeterminowana jest pojemnością baterii trakcyjnych. W 12-metrowych autobusach mamy 160 kWh, o takiej pojemności mamy baterię. W trzech autobusach elektrycznych jest to pojemność 200 kWh. Efektywny czas ładowania to około 10-12 minut. Moc 1 kW przybywa w około 45-50 sekund. Energia elektryczna nie służy tylko i wyłącznie do napędu silników trakcyjnych, ale też do elementów systemu informacji pasażerskiej, czyli widocznych koło mnie automatów biletowych, kasowników, czy też złącz USB, gdzie pasażerowie mogą naładować swoje smartfony w czasie podróży codziennej. Ładowanie autobusów elektrycznych to nie tylko stacja pantografowa, czyli ładowanie wysoką energią, to też ładowanie po tak zwanym pluginie, czyli niskimi prądami. Zaprezentujemy teraz, jak kierowcy podłączają autobus po skończonej pracy na linii. Proces ładowania wstaje automatycznie, następuje najpierw test izolacji. Jest to proces zupełnie bezpieczny. Widzą Państwo, że opieram się o ładowarkę. Następnie następuje wstępne ładowanie i rozpoczyna się proces ładowania. Na wyświetlaczu możemy zobaczyć, jak przyrasta prąd i napięcie. W grupie 28 autobusów elektrycznych mamy 20 autobusów z dostawy 2017 roku i 4 autobusy z dostawy z 2016 roku. Autobusów MIDI 9-metrowych o pojemności baterii trakcyjnych 80 kW. Proces ładowania odbywa się niezależnie od warunków pogodowych, czyli tak jak dzisiaj, w bardzo słoneczny dzień, w pełni lata, gdzie temperatury czasami dochodzą do 35 stopni Celsjusza, czy też w zimie, gdzie mamy minus 15, a zdarzają się, przynajmniej kilka takich dni zdarza się w Krakowie co roku, czy też w rzęsistym deszczu.
ten proces jest na tyle bezpieczny i automatyczny, że nie powoduje to żadnego zagrożenia dla obsługi. Firma z tak bogatą tradycją, stawiająca na innowacyjność, nowoczesność, oczywiście też musi patrzeć w przyszłość. Za mną widzicie Państwo, uchylam troszeczkę rąbka przyszłych wydarzeń, które nastąpią w 2021 roku, czyli dostawa kolejnych 50, tym razem tylko autobusów przegubowych. I jesteśmy na jednym z placów, które będą służyły do ładowania tych autobusów. Za mną to, co widać, to pewne elementy już infrastruktury, która jest niezbędna do całego projektu autobusów elektrycznych. Musimy pamiętać, że autobus elektryczny to nie tylko i wyłącznie same autobusy, ale to też odpowiednia moc potrzebna do ich ładowania, cała infrastruktura, która tą moc przekazuje, tak żeby autobusy mogły jeździć w pełni naładowane po naszym pięknym mieście. Wola Duchacka codziennie wypuszcza w dzień powszedni 197 autobusów do ruchu. Wszystkie autobusy codziennie po zakończeniu pracy na linii przechodzą przez proces mycia i czyszczenia. Widzicie Państwo proces mycia autobusu z zewnątrz na myjni automatycznej. Następuje uruchomienie poszczególnych par szczotek, mycie ciśnieniowe kół. Odpowiednie oczywiście środki chemiczne są do tego używane. I tak przez 365 dni w roku każdy autobus, który pracował na linii codziennie, przechodzi proces mycia. Mycie odbywa się zarówno z zewnątrz, to co mogliście Państwo przed chwilą zobaczyć, jak i wewnątrz. Proces podzielony jest na dwa etapy, tak zwane kurze górne, czyli poręcze, parapety i później po przejechaniu przez myjnię i umyciu pojazdu z zewnątrz następuje proces mycia autobusu w środku. Dodatkowo, ze względu na czas pandemii, każdy autobus codziennie jest dezynfekowany. Proces, który Państwo przed chwilą widzieli, to dezynfekcja całego wnętrza przez zamgławianie. Oczywiście wszystkie poręcze, przełączniki, kasowniki, automaty biletowe, wszystkie te powierzchnie, z którymi stykają się ręce pasażerów, przecierane są dodatkowo codziennie też odpowiednim środkiem dezynfekującym. Cały proces przygotowania technologicznego autobusu do wyjazdu na linię zakończył się i to, co Państwo widzieli, ten standard, który jako firma utrzymujemy, pozwala nam posłać tak przygotowany autobus na linię na drugi dzień. Dziękujemy Państwu, że byli Państwo z nami w tym krótkim wirtualnym spacerze.